Cześć wszystkim. Dzisiaj sobie zrobimy taki praktyczny test tego obiektywu, który kupiłem na AliExpressie za 85 zł. Tutaj macie jego całą specyfikację, powiększenie jest 15 do 1, 1 razy 120 razy, są też wersje 1 razy 200 razy. Odległość mają napisaną niby taką samą, 570 mm, ale już kosztują 141 zł, czyli troszeczkę drożej. Jak już wspomniałem, będzie praktyczny test tego obiektywu, jak będziemy tam sobie wylutowali jakiś element. Tak wygląda właśnie ten. Ja mam wersję 50 mm. Widzicie, tu jest 40 i 50. Zrobiłem wtopę, bo mam uchwyt od mikroskopu, który ma mocowanie na wersję 40 mm, i tak to jest, właśnie jak się nie czyta opisów dokładnie, spieszy się. Zamówiłem 50, ale to też da radę obejść, bo mogę sobie tutaj od spodu przykleić ten pierścień do czego? Już wam pokazuję dokładnie. Do tego tutaj. Nie wejdzie mi tak, jak elegancko wchodzi tutaj ten 40 mm. 50 mm jest już do takiego uchwytu. Tutaj już jest chyba lepszy, bo mam aluminiową tą. I powiem wam teraz kilka takich fajnych rzeczy. Tak o. Po pierwsze, przerobiłem sobie tutaj to mocowanie w tym uchwycie. Dlaczego? Ponieważ montując tutaj kamerkę jakąś, która ma wyjście tam z mikro HDMI kabli. No wyobraźcie sobie to. Mocujecie kamerkę, kabel chcecie wypuścić, no i co? No i haczy o tą tutaj ściankę, tak? Nie da rady tak wyprowadzić fajnie. Można obrócić kamerę w bok, że kabel będzie szedł pod kątem. Natomiast no, trzeba potem kombinować z ustawieniem obrazu i tak dalej. Można też zastosować, są takie kątowe adaptery. To też jest jakieś rozwiązanie, że wtedy kabel idzie do góry, możemy go sobie na górze już przepuścić fajnie. Natomiast ja zrobiłem tak, że tutaj na górze sobie wyciąłem taki prostokącik o średnicy właśnie tej śrubki, która jest tutaj wkręcana, i cały ten uchwyt mam teraz tutaj na samej górze, także podłączenie kamerki już nie sprawia żadnego problemu z tymi kablami, wszystkie idą sobie ładnie na górze. Mega, mega wygodne rozwiązanie, i ktoś nawet w komentarzach kiedyś czytałem, jak zamówiłem właśnie ten mikroskop, bo to był z samym zestawem, z oświetleniem LED, z obiektywem, z kamerką cyfrową. Ktoś właśnie wspomniał, że to tutaj na środku jest źle zrobione, bo właśnie haczą te kable. Miał rację. Powinno gdzieś być tu na górze to zrobione. Może nie wyglądałoby to super symetrycznie, ale by było o wiele lepiej. Na pewno by było lepiej. W kwestii mocowania kamerek i tych kabli. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mogę teraz ocenić ten uchwyt z perspektywy czasu. Już mam go ponad pół roku i powiem wam, że tutaj jest jakby taka prowadnica, to nazwijmy, plastikowa, która się trzyma na dwóch śrubkach. Jedna jest na górze, druga jest tutaj na dole. Jest taki motyw, że ta prowadnica, ona, ten plastik się po prostu wyrabia, ponieważ w środku tutaj mamy taką zębatkę, która nie jest już plastikowa, ale jest z aluminium. A wiecie, aluminium, plastik, no to aluminium jest twardsze i plastik się jednak wyrabia. Te tutaj ząbki z czasem tracą swoją jakby taką właściwość podtrzymywania. No i rozwiązałem to tak, że po prostu mam taką taśmę aluminiową, którą nakleiłem na te ząbki. Z drugiej strony nakleiłem taki paseczek też taśmy aluminiowej, że teraz jest jakby to bardziej ściśnięte. No i na dzień dzisiejszy powiedzmy, że to działa. Nie obsuwa mi się ten cały tutaj uchwyt pod ciężarem obiektywu i kamerki. Bo tak było właśnie, że jak tu się wyrobił ten plastik, to w pewnych tam tutaj jakby poziomach traciło swoją stabilność i nie trzymało tego stałego miejsca i obsuwał się ten cały obiektyw. Także to jest druga sprawa. No i co wam mogę więcej powiedzieć? Chyba lecimy do praktycznego testu, w
którym pokażę Wam, jak wygląda rozlutowanie jakiegoś elementu z płytki. Ja się w tym celu przełączę na widok z mikroskopu. To jest widok z mikroskopu. Odległość, jaką sobie ustawiłem, to jest 7 cm od płytki. Zaletą tego obiektywu to jest to, że on jest małą, ma średnicę, tam 40 chyba milimetrów pisali, także mamy dużo miejsca wokoło. Możemy sobie lutownicą manewrować naokoło tego obiektywu fajnie. 70 mm spokojnie mi wystarczy, żeby tutaj sobie wszystko porobić. I teraz jeszcze pokażę Wam, jakie mam ustawienia w kamerce, bo to jest kamera, aparat cyfrowy Soniaka WX220, kupiony na Olixie za 50 zł. Bardzo tanio mi się udało ten aparat kupić. On jest świetny do takich różnych obiektywów. Teraz tak, ja tutaj mam tak ustawione. Widzicie, tutaj teraz jest typ ustawiony AVCHD. Do wyboru jest jeszcze MP4 i coś Wam pokażę w ogóle. W tym formacie AVCHD, to jest najlepsza już rozdzielczość 50p. Są do wyboru jeszcze 50i, 50i. OK. Tak, tryb filmu. Rozmiar obrazu jest największy, 13 mega, 7,521 mega. Format 16:9. I patrzcie, to jest teraz tym AVC HD, tak? Czy jakoś tak? Zwróćcie uwagę, że ten obraz jest leciutko ziarnisty. On nie jest krystalicznie czysty, nie? Kiedyś nawet, jak miałem tą kamerkę z tym całym zestawem, co kupowałem właśnie od Ekinsa, też było takie ziarno. Pod HDMI-kiem chyba. I teraz patrzcie, co się stanie, jak ja sobie ustawię w aparacie nie AVHCD, tylko MP4. MP4, ustawienia nagrywania, tak jakbym chciał nagrywać, mogę 12 mega i VGA. OK. Tryb, rozmiar obrazu będzie też najlepszy. No i mamy praktycznie to samo. I teraz patrzcie, co jest, jaka jest różnica pomiędzy. Prawda, że jest? Obraz jest krystalicznie czysty. Żadnego ziarna. W HDMI graberze mam ustawione Full HD, 60 klatek, format UI2, czyli nie MJPG, nie ma żadnej straty. Oczywiście najlepszą jakość tego nagrania bym uzyskał nagrywając to na kartę pamięci bezpośrednio z aparatu. No ale po to kupowałem HDMI graber, żeby pokazywać właśnie na filmikach. To jest najlepsza jakość, jaką mogę uzyskać na tym aparacie. Dobra, lecimy. Wylutujemy sobie ten element. Ja do tego celu użyję sobie pincetki z stacji Hotair Baku 858D. Temperaturę mam ustawioną 370 stopni. Dysza najmniejsza założona. Nie wiem, jaka to jest. To no najmniejsza jakąś tam z zestawu, co miałem. I do tego celu sobie użyjemy troszeczkę topniku, żeby ten element wylutować. Ja sobie tu wezmę na pincetę ten topnik. Zobaczycie wszystko, jak to będzie wyglądało. Podgrzejemy sobie troszeczkę. Muszę sobie generalnie zamówić jakiś topnik taki fajny. OK. Temperatura 370 stopni. Pojedziemy sobie z nadmuchem na szóstkę. No i obserwujcie, co się będzie działo. Mówię, można bez problemu manewrować sobie stacją Hotwire pod tym obiektywem. 7 cm jeszcze jest ok.
Wszystko jest na. Wszystko, co się patrzy, to jest na ekranie, który leci z laptopa. To już. No i to, okej, wylutowane. Teraz sobie go wlutujmy z powrotem. Sobie go ustawię, ale co zrobię? Zmniejszę sobie teraz nadmuch na trójkę albo na czwórkę dam. Kolbę sobie odstawię tak, żeby ona się nie wyłączyła. A teraz sobie to ustawię tak, żeby to można było wlutować. Znowu stacją. Powiem wam, że stacja Hotair to jest najlepsze, co może być na świecie do rozlutowywania takich elementów. Nie ma żadnego problemu. Trochę się z tym męczę, żeby to ustawić. Tak, mogę to przecież złapać normalnie pincetą mocno i postawić. Dobra. No okej. Jest. Jest. I teraz tak o. Możecie powiedzieć, po co to wlutowywać stacją Hotair? No oczywiście, że można by było to zrobić inaczej. Mógłbym sobie to przytrzymać pincetą. Jedną nóżkę tutaj złapać lutownicą. I potem sobie porobić normalnie to lutownicą. Ale z stacją Hotair też można to zrobić. Także teraz sobie to spróbujemy wlutować. Hotem. Mówię, dyszę mam małą, tak żeby tylko grzać ten element, powiedzmy w tym polu. I obserwujcie, co się dzieje z cyną. Na podgrzewaczu by to poszło o wiele, wiele sprawniej. Muszę zainwestować sobie w jakiś taki podgrzewacz. Myślałem nad tymi płytkami takimi, co Chińczyki sprzedają. O, już się. Nie widzicie, jak się cyna już roztapia? Właściwie już można zakończyć na tym etapie. Pierwszy element został wylutowany, wlutowany. Teraz mogłem sobie, jakbym już był takim, nie wiem jak to powiedzieć, perfekcjonistą, purystą. Chociaż będę musiał sobie sprawdzić w słowniku, co dokładnie znaczy purysta. Mógłbym sobie teraz te nóżki wszystkie elegancko, ładnie, już taką na przykład grotem pocynować pięknie, o jak właśnie końcówki tej pincety. No idealnie pasują do tych nóżek, no. Właśnie taki grot by idealnie pasował do tych nóżek. Tylko pak, 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 wszystkie nóżki pocynować elegancko i układ mamy wlutowany. Tak by wyglądała szybka naprawa. Zobaczmy sobie tego kondensatora. Tutaj też spróbuję go wylutować i wlutować. Na razie nawiew na 4, 370 stopni. Zobaczmy, jak to pójdzie z tym kątkiem. Wolnie, czy to jest kondensator, czy. Pięknie się rozpływa, nie? Polski topnik. Dobra, sobie ustawię teraz większy nawiew na szóstkę. No, 5,5 powiedzmy. I lecimy z kondensatorem. Najlepiej obserwować, kiedy cyna się roztapia. To widać, jak ona się tak ładnie. O!
Szybko poszło. Bardzo szybko. Teraz go spróbujemy sobie wlutować. Tutaj może ustawię jakąś taką ostrość najlepszą. Chyba mi się tutaj troszeczkę poruszyło. Dobra. On się ustawi tak sam. Nawiew daję sobie na trójeczkę, żeby mi go nie zmuchnęło. I teraz sobie go wlutujemy. Obserwujcie, co się dzieje z cyną. Oczywiście mógłbym to zrobić też lutownicą. Ale mówię, szkół jest wiele. Już chyba zaczyna coś tam się dziać. Musimy czekać, aż to się ładnie, ładnie rozpłynie. Widzicie? Pięknie. Nie ma jeszcze topnika. To on by się jeszcze ładniej ułożył. Ale widać, że już pięknie to się ten przylutowało. Troszeczkę krzywo, ale w ramach tej linii białej, także może być. I teraz moglibyśmy sobie poprawić ewentualnie tutaj lutownicą tą część. To jeszcze były w miarę takie duże elementy. Teraz wylutujmy sobie taki na jakiś mały rezystor. To są najmniejsze elementy na tej płytce, co mogą być. One są naprawdę malutkie. Jak ja się patrzę teraz tak gołym okiem, o Jezu, to jest tak maciupękie. Także taki obiektyw pozwala nam super, złapie mi. Dobra, lecimy teraz z tym rezystorkiem. Spróbuję go wylutować. Szkoda, że nie mam, kurde, jakiejś takiej aplikacji, która by wyświetlała na przykład czas, nie? Przykład pach, czas start i lecimy, ile to będzie trwało. Dobra, ja sobie ustawię troszeczkę większy nadmuch, a dam na 4,5 powiedzmy. Skalę mam do 8. Także na takich to już dam 4,5, żeby go nie zdmuchnęło. Stacja już jest rozgrzana dosyć mocno, także powinno to pójść szybko. Jeszcze nie. Topnik już zaczyna odparowywać. No to skubanie siedzi. Zaparł się. Ale jeszcze nie widać, żeby się cyna tak fajnie roztopiła. Dobra, dam większy nawiew, bo widzę, że szóstkę teraz go na pewno złapię.
Okej. Widzicie, większy nawiew i szybko puścił. Studysza jest mała. Spróbujemy sobie go wlutować. O! Tylko damy sobie mniejszy nawiew. Na piątkę powiedzmy. I zobaczmy, jak nam to wyjdzie. Nie mam topnika, jeszcze troszeczkę z boku, może bym go wziął. Dobra, dodamy trochę topnika, żeby tak się nie męczyć. Okej. Okay. No połóż się tutaj, no. Mnie już parzy, bo jest gorąca. Płytka mi się rozgrzała. Wow. Dobra, zaraz go ułożę. Dobra, powiedzmy, że się wlutował. Moglibyśmy to teraz poprawiać lutownicą. I też by było dobrze. Trochę mnie ręka już parzy. Zobaczmy sobie jeszcze tego. Weźmy na wyzwanie. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra. Taką końcówkę mieć do tej termopensety, nie? Dobra, damy większy nawiew, żeby się tak nie męczyć. Szybciej to wyjdzie wtedy. No i co, najlepiej obserwować cynę, tyle że pod mikroskopem cyfrowym to tak super ekstra dokładnie nie widać. Natomiast pod stereoskopowym widzicie dosłownie wszystko, co się dzieje z tą cyną. Widzicie dokładnie ten moment. Macie lepsze wyczucie całej pensety i tej dyszy, jak operuje cienią. Jest, dobra. Widzicie, poszły. To są naprawdę najmniejsze elementy na płycie. One są bardzo malutkie. I wlutowanie ich jest, no powiedzmy sobie szczerze, nie tak łatwe. A zobaczmy teraz taki motyw. Ja sobie tutaj kapnę troszeczkę topnika.
Okej. Teraz mi będzie to łatwiej ustawić po prostu. Taką mam nadzieję. Z dużo różnych technik, kurczę, wlutowania i tak dalej. Na pewno wszystkiego też nie wiem. Każdy ma swój sposób na wlutowanie elementu. Także okej, dobra, teraz powinno mi to tutaj złapać. Sobie stawię na piątkę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy go ściągnie? No, trochę krzywo jest. Obawiam się, że tak go nie ściągnie. No, widzicie? Trzeba poprawiać. Pięknie wyszedł. No, aż a widzieliście? Kurczę, aż sam się no prawie ustawił, ale mu troszeczkę pomogłem. I wszedł tak, jak powinien wejść w to miejsce, czyli perfekcyjnie. Prawie. 99,9, bo widzę, że troszeczkę jest krzywo, ale pięknie sam się. Dzięki właśnie zasługa topnika, tak? Był użyty topnik. Wtedy to jest wszystko ładnie. I to jest naprawdę najmniejszy element na płycie. Są chyba te najmniejsze rezystory, jakie mogą być. Powiększenie nawet jest spoko duże, nie? Jak na 7 cm. Nieźle, nieźle, naprawdę. No i co? I chyba na tym zakończę. Jeszcze bym sobie z ciekawości wlutował. Wiecie co? Spróbuję to wlutować, tylko nie wiem, czy nie mam za małej tej dyszy. Chociaż ja wiem, czy to wylutowywać. Może się do czegoś kiedyś przyda. Nie, niech sobie będzie. Dobra, to było na tyle. Na tym zakończę filmik. Mam nadzieję, że się podobało. I zobaczyliście praktyczny test działania fakcji tego obiektywu. Także pozdrawiam, trzymajcie się.